zwycięstwem z Olimpią Elbląg, a przegraną z Olimpią Grudziądz, wydawało się, że po tym pierwszym meczu łatwo gracie drugiego Beneminka. Znaczy wiadomo było, że są to dwa ciężkie wyjazdy. W pierwszym nam się udało wygrać. Wiedzieliśmy, że Grudziądz to dobry zespół, dobrze gra. No i nie udało się. Myślę, że zagraliśmy słabsze spotkanie dzisiaj. Ile pan miał więcej sytuacji bramkowych? Więcej sytuacji bramkowych poszedł na pierwszej połowie, drugiej dwa gole, obrona trochę dziurawa? Ciężko mi powiedzieć, jak to wyglądało z boku. No na pewno Grudziądz miał zdecydowanie więcej okazji od nas. Szkoda, bo gdybyśmy ten remis dowieźli do końca, to myślę, że bylibyśmy zadowoleni. I ja tak właśnie myślałem, że gracie, zachowujecie się jak czarny bokser, że nie chcecie przede wszystkim stracić gola, a jak się uda, to coś zdobyć. Jaka była taktyka? No na pewno, jadąc na wyjazd, to przede wszystkim jedzie się z myślą, żeby nie stracić bramki, a mieć nadzieję, że coś strzelimy. Do tej pory tak to wyglądało, że naszą siłą była ofensywa, gdzie naprawdę w tych meczach strzelaliśmy dużo tych bramek. Dzisiaj zabrakło tych bramek, no straciliśmy znowu dwie bramki. Myślę, że trzeba coś poprawić w tej defensywie. Kolega z obrony Adrian Kepczyński powiedział, że dziś zabrakło goli, zabrakło tego, co jest waszą najmocniejszą stroną, czyli właśnie strzelania bramek. Czy zgadzasz się z nim? No zgadzam się z nim. No, jak nie damy gola, nie możemy już wygrać. No. Zabrakło bramek, a mi się wydaje, że zabrakło może kus sił. No. Byliśmy drugi mecz na wyjeździe, ciężki mecz 3 dni temu. Dzisiaj można tutaj, nie byliśmy tak fizycznie jak ten ostatni mecz. Zabrakło siły, ale w pierwszej połowie stworzyliście jednak sytuację. Brakowało chyba szczęścia, szczególnie po strzałach Podgórskiego, Kędziory. No, zabrakło szczęścia, no tak jest. No. No szkoda, no. No dziękujemy za te 3 punkty, co mamy z Oblongu. Szkoda dzisiaj, no. Chcieliśmy tu aspoń jednego boda, nie mamy. Dość łatwo zawodnicy z Grudziądza grali bokami. Te akcje ostrzegające łatwo przechodzili. To też twoje zadanie, Tomka Podgórskiego, żeby zatrzymywać wcześniej takie akcje. Tak, no ale zaś tam był problem, że my z tego naszego rozstawienia oni za nisko grali, no ty krajni obrońcy, no, za bardzo za nisko, no i tam był kus. Ale myślę, że z tego nie było takie sytuacje, żebyśmy sobie nie dali rady, no. Mieli tam coś, ale te bramki byli po naszych błądach, no. Nie, na pewno nie. Nikt w żadnym wypadku nie lekceważył. Nie było jakiejkolwiek mowy o takim podejściu. Wiedzieliśmy, że to jest zespół bardzo dobry. Nawet świadczyło o tym ostatnie wyniki, gdzie praktycznie wszystkie mecze na wyjazdach wygrywał. Także wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężki bój. Choć w przebiegu teraz meczu można powiedzieć, że wygraliśmy zasłużenie. Przede wszystkim może z gry było to bardziej wyrównany pojedynek, ale my stwarzaliśmy sobie dużo lepsze sytuacje do strzelania bramki. Powinniśmy jeszcze, ja miałem poprzeczkę przecież z głowy i mieliśmy inne sytuacje, także można było to lepiej wykończyć. Ale nie ma co tu być zachłannym. 2-0 nas cieszy i wygraliśmy z Piastem. Trzeba się przygotować do następnego meczu. Tak. Wiedzieliśmy, że nie gra zganiacz, także to też był jeden z motorów napędowych drużyny z Gliwic. Także... Ale i tak to dalej pozostaje dobry zespół. Ja tam uważam, że mimo dzisiejszej porażki będzie to dalej zespół, który będzie aspirował przede wszystkim do awansu. Pogoń, Warta, Piast, Możarka. Także z tym zespołem. Tak. Trafiłem troszeczkę z głowy.
Znaczy super podanie od Adriana Frączaka, takie same jak w Poznaniu też dostałem w tempo, biegłem w pole karne. Wtedy uderzyłem z pierwszej piłki, teraz przyjąłem na lewą nogę, uderzyłem po długim. Myślę, że bramkarz był bez szans, później się lekko zrewanżowałem. Także cieszę zwycięstwo. Znaczy żadna, ta liga jest tak specyficzna, że to żadna obrona nie jest łatwa do przejścia. Tu jest naprawdę dużo walki, ciężko cokolwiek powiedzieć, tu nie można oceniać nikogo z chłopaków, także uważam, że to był dalej ciężki mecz, bardzo ciężki. Wszyscy są poobijani, bo te mecze w pierwszej lidze się tym charakteryzują, że to jest dużo walki i dużo zaciętości, także na pewno nie mnie to oceniać, czy to jest dobra obrona, czy nie obrona. Dzisiaj my wygraliśmy mecz i trzeba się z tego cieszyć.